Siema, z tej strony Zambari. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o urządzeniu, które się nazywa ETEC Dynamagic. To jest to tutaj urządzenie w raku. To jest kompresor wielopasmowy, w tym wypadku dwupasmowy. Jest to urządzenie w pełni analogowe, nie ma żadnych części cyfrowych. Zawiera w sobie dwa identyczne moduły, które możemy używać do przetworzenia sygnału stereo lub zupełnie niezależnie. Każdy moduł składa się z dwóch kompresorów, jednego dla niskich i drugiego dla wysokich częstotliwości, z regulowanym podziałem pomiędzy nimi. Pozwala to na niezależną kompresję niskich tonów i wysokich tonów. I pozwolę sobie tutaj zademonstrować krótko, jak to działa. Włączymy na początek kompresor w tryb bypass, żeby nic nie przetwarzał. I pokażę, co tu mam ustawione. Mam ustawiony sample basu i sample stopy, który jest ustawiony za głośno, specjalnie. Widać na oscyloskopie, że sample jest tak głośno, że aż się przesterowuje. Posłuchajmy, jak to brzmi. Tak brzmi sam bas niski i ustawiłem kompresor tak, żeby włączenie i wyłączenie bypassu w zasadzie nic nie zmieniało, ponieważ bas jest na tyle cicho, że znajduje się pod ustawionym thresholdem. Teraz, gdy odpalę stopę, następuje taki brzydki przester. Natomiast, gdy zapniemy kompresor, stopa jest ściszana i sygnał w tym momencie mieści się nam całkowicie w dynamice przetwornika na karcie i nic się nie przesterowuje. To samo możemy zrobić dla wysokich częstotliwości. Jest to hi-hat i werbel. Werbel jest dużo głośniej niż hi-hat. Po zapięciu kompresora werbel jest ściszany do takiego poziomu, żeby leżeć bardziej w miksie z hi-hatem. Pokrętło threshold pozwala nam ustalić moment, w którym kompresor zaczyna działać. Jeśli ustawimy nisko, to kompresor słychać bardziej i na wysokim ratio słychać to bardziej. No i teraz, na czym polega unikalność tego urządzenia? Hi-hat i stopa kompresują się wzajemnie, ale tylko dlatego, że stopa gra też wysokimi częstotliwościami. Teraz, gdy stopa gra tylko niskie częstotliwości, takie naprawdę niskie, to praktycznie nie występuje tu wzajemna kompresja, podczas gdy bas dalej jest kompresowany stopą, a hi-haty dalej kompresowane są werblem. Tak brzmi bez kompresora. Czyli pewne rzeczy nam wyskakują strasznie, wybijają. Kompresor ma zadanie przyciszyć. Oczywiście, jeśli zależy nam na tym, żeby słyszalny poziom był utrzymany na podobnym poziomie, wtedy podnosimy level na wyjściu, czyli teraz słychać taki płaski z równą hi-hatami i basem i po zapięciu kompresora wszystko zaczyna pracować. Jeszcze raz. I teraz ciekawostka. Hi-haty nie są zasadniczo kompresowane stopą. Chyba że chcemy, aby tak było, wtedy przesuwamy częstotliwość odcięcia dużo niżej. I teraz energia stopy powoduje nam pompowanie hi-hatów. Mniej więcej tak to wygląda. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.